rozmów z ekspertami na różnorakie tematy krążących wokół Śląska Cieszyńskiego. Roboczy tytuł był Rozmowy o Śląsku Cieszyńskim, ale ten tytuł jest zastrzeżony przez książkę, która podbiła serca wielu czytelników. Więc nazywa się to Vivatessin Dyskusje, Vivatessin nazwa skupiająca tam kilka inicjatyw, które może mi się udało, może mi się jeszcze uda przeprowadzić. Dzisiejsza pierwsza rozmowa będzie na temat mediów. Media na Śląsku Cieszyńskim. Zaprosiłem trzy osoby, które w tej dyskusji wezmą udział. Po mojej prawej stronie pierwszy Tomasz Wolf, Głos, Gazeta Polaków na Zaolziu. Druga osoba Łukasz Grzesiczak, niegdyś związany z cieszyńskim portalem OX, ale od wielu lat już podróżujący po Polsce i krajach ościennych, związany z wieloma mediami, a jednak obserwujący tutaj te nasze tereny. I ostatni, a nie ostateczny, jak mawiają Amerykanie, Andrzej Drobik, Dziennik Zachodni. Przygotowałem kilka tematów, które w ramach dzisiejszego spotkania byśmy chcieli sobie dać pod rozważania. Pierwszą sprawą, jak mówimy o mediach, to pewnie nie tylko na naszym terenie, ale na całym świecie jest ten problem, pojawia się. Czyli problemy mediów tradycyjnych przy rozwoju nowych technologii, tak? Czyli temat już od lat wałkowany, czyli relacje internetu z telewizją, relacje internetu z radiem, z prasą papierową, na ile internet wyparł te wszystkie media, a na ile jeszcze mają one swoje grono odbiorców. I temat pojawiający się coraz częściej też w ostatnich latach, czyli te klasyczne portale internetowe, które teraz też muszą borykać się z czymś jeszcze nowszym, czyli z YouTube'em, z blogerami, z portalami streamingowymi, z tymi wszystkimi najnowszymi rozwiązaniami, które cały czas się pojawiają i uderzają przede wszystkim do młodych ludzi. Więc jak to wygląda na Śląsku Cieszyńskim, gdzie cały czas jeszcze papierowe gazety mają się całkiem dobrze, gdzie ludzie słuchają radia, oglądają klasyczną telewizję, a jednak ten internet też już się przebija i nie można powiedzieć, że jest gdzieś w tle.